Siemeczko, jestem Pepetem Games. Witam także w miejscu do 22. Dzisiaj, nawet jak to powiedzą, na ziarno. Ale wspomniało mi się, że mam właśnie do sprzedania belki siana, belki słomy. Częściowo już się wywiodłem. Jeden zestaw. Zostanie mi jeszcze, szczerze, nie chcę zgadywać ile, 63 kostki. Zostałem do sprzedania. Więc dwa takie zestawy. No a jak widzicie właśnie na początku mamy takie dwie szczepy wypożyczone, dość konkretne szczepy. Nie wiem dokładnie, no bo 50 parę kostek mieści się na tych przyczepach, więc dość sporo. Ale to będziemy sobie nawet. Czy pani krótki odcineczek będzie nagrany. Będę sprawowany to tym, że jest to pierwsza. Jeszcze muszę nagrać jeden odcinek. Właśnie z Dawoku Dead. Na kanał. A na początku odcinka także zachęcam do stawienia paczki i komentarza. Życzę miłego oglądania. To widzicie, także przepalamy dzisiaj sobie naszego makornika małego. Po prostu biedaczek sobie tutaj nie stał niepotrzebnie. Więc przepalamy go. Konkretnie jak widzicie 20 kostek na jeden szczepień, 24 na pewno drugiej, więc no, jest dość sporo kostek. Ładowności nie wiem, belki także też sobie oglądałem. Posprzedawałem sobie właśnie belki siano kiszonki i dlatego trzeba się też pobawić z tym. Wiadomo, odcinek będzie na 10-minutowy, pewnie podejrzewam, że lat pewnie więcej nie będzie, ale nie chcę dzisiaj kombinować z tym. Po prostu to, co mam dzisiaj zaplanowane, chcę sobie to zrobić. Nie chcę pobierać tego, nie chcę kombinować. Ewentualnie, co zrobię, jeśli sprzedam belki, mam jeszcze do ogarnięcia wysypywanie przyczep z soją, więc to tylko tyle będę jeszcze zrobić. No, o tym kurde, po prostu u siebie w późniejszym czasie tego. No nie, po prostu nie robić tak. Ogólnie to chyba tylko. Ogarnę sobie tylko tą soję do końca. Szczerze, troszeczkę jest zestaw wniosłem ogólnie. Znaczy, przepraszam, zebrałem ogólnie zestawów. Na nowo kombajn, naprawdę troszeczkę czasu spędziłem przy ogólnym rozrachunku, by to po prostu jakoś ogarnąć. Tylko teraz tak, najgorzej jest to, że ten zestaw no nie mieści się podwójnie. Jak widzicie, to jednak już jest landarstwo, więc no, tylko tutaj jest taki delikatny zgrzyt. Ale wiadomo, że jeśli trzeba kombinować, no po prostu bierę sobie brączką tak zwaną. Rozstawiam sobie wszystko ręcznie i mogę sobie teraz wszystko ogarniać. Trochę nierealnie, ale wiadomo, ta seria akurat nie jest stworzona do realiów. Widzicie, taki transport 30 tysięcy. A, te kosze zasane. 30 tysięcy taki transport. Dobra, dawaj, makornika, wybierz, dziękuję. 30 tysięcy taki zestaw. No, widzicie, 11,5 miliona na koncie. Więc powiem szczerze, no nie jest tam wcale tak tragicznie, jakby się wydawało. Z tym wszystkim. Ja mam nadzieję, że troszeczkę będzie lepsza jakość. Trochę pokombinowałem sobie z ustawieniami, czy to w GeForce Experience, czy to właśnie nie Experience, tylko no, panelu NVIDIA, powiedzmy, w karcie graficznej. I to trochę w OBS-ie troszeczkę pogrzebałem sobie w ogólnie w grze. Mam nadzieję, że troszeczkę lepiej był odcinek, lepiej wyglądający, bo chociaż patrząc pierwszy odcinek, mam wrażenie, że też bardzo, może nie, że bardzo, ale troszeczkę lepiej wyglądał niż poprzednie odcinki, bo na Full HD było to ładnie odzorowane. Zobaczymy, jestem bardzo, bardzo tego ciekaw, jak będzie wyglądało. Ogólnie też sobie się pooganiałem parę rzeczy przy komputerze związanych z rozdzielczością monitora, który oryginalnie był na Full HD, teraz jest przerobiony na 2K, wiadomo, nie jest typowy 2K, ale może nie będzie takiego
takiej straty jakości, powiedzmy, bo jeśli mam monitor 2K i drugi mam Full HD, może to też mieć może delikatnie zgrzyt. No, i nie wracam. Bo na takiej krótkiej przerwie, pauzie. I tak, na czym ja skończyłem? Teraz nie pamiętam. Szczerze, mam skrzydła jak skurczycy. A, że przerabiałem trochę monitor. Wiadomo, nieczysty 2K, ale już może będzie lepiej odzwierciedlać stan ogólny, można powiedzieć. Ogólny mimo tego, że nie mogę chyba więcej tego pobrać, czy mogę? Właśnie, tu nie mogę więcej pobrać, ale dobra. No jakoś to ogarniemy. Powiem szczerze, lepiej mi się to wygląda. Na miniaturkę zawsze, nie chcę zaraz. Lepnąć zdjątko. Radzie, czy coś tutaj ja włączyłem, czy nie włączyłem? Pozycja pracy, czy baza była już włączona? No bo nie była, właśnie. Ja się teraz zbaraniłem. Tak sobie go chcę nie zabrać. No chyba sobie robię, że tam jeszcze cały zbiornik soli miał. A, cały zbiornik soli miał, był na gościu. O, zajebiście, dużo. Tej soli usypało. Wiecie, no już mam kurtówkę tych żniw. Sojowych i ogólnie. No to sobie trzeba trochę ułatwić życie. Ale wtedy zostaje praktycznie zasypany do pełna. Gdzieś ponad 150 tysięcy litrów mam samej soi. Plus to co było tam, to ponad 300 tysięcy podno. Tak, lekko ponad 300 tysięcy będzie właśnie ograniętej soi. To ładnie. Ładnie oddało. Naprawdę. W tym sezonie. No może na końcowym sezonie najpierw to oddaję, to nie? Ja jestem bardzo, jak odda mi w tym sezonie słonecznie, nie słonecznie, tylko proszę powiedza. Bo to mnie bardzo zastanawia. Jeden macie kostek. Ostatnie kostki do sprzedania, proszę Państwa. Dobra, musiałem sobie jeszcze miniaturkę na szybko zrobić. No dobra, ostatni praktycznie zestaw nam zostaje do wywozu. Tam to jeszcze zostaje oczywiście ten 12 bądź 15 kostek do wywozu. Może tego nie ma. Szczerze mówiąc, nie się zastanawiam, czy lekko nie połączyć akcji pokojedzy z tym wywozem. Chociaż nie. Nie chcę. Zobaczymy, ile będziemy mieli ogólnie tej soi. Wysypanej, ewentualnie już sprzedamy, zobaczymy finalnie jak to będzie. Będziemy mieli sprzedać belek i sprzedać soi, myślę, że też będzie dość fajnie. Powinno to fajnie widać. Nie chcę przedłużać, dzisiaj nie będę miał długiego odcinka robić. Bez wspomniałem jeszcze mam nagrać jeden odcinek, do tego jeszcze mam bardzo boli mnie gardło. Możecie usłyszeć. Już mam troszeczkę problem z gadaniem, ale co piękne jest w tym, że mogę i cicho gadać, ale mikrofon podkręcę i już jest elegancko. I to jest na duży, duży plus. Zewnętrznego mikrofonu, nie w słuchaweczkach, tylko zewnętrznego. Najtańszy, bo najtańszy tam za 80-50 chyba złotych kosztowo, ale już regulację głośności ma, więc to jest tak zajebiście, że on takie coś w ogóle posiada. Takie pieniądze. Wiadomo teraz, jak teraz cicho mówię, to jednak ten mikrofon w edytorze bardzo mocno nie ratuje w tym momencie. O i kurwa, jestem gdzie spojrzałem. Czekajcie, teraz tak sobie zrobimy. O
spokojną wszystkie. Pójdą jednak, trzeba 38 tysięcy. To jest już luksusowo. A tą trzeba trochę narzucić. Uważaj, kurwa, no rzucił. Andrzej, no tak, nie tak gwałtownie. Nie tak gwałtownie. Moje sięgnie teraz, dobra, zobaczymy. Czekajcie, czy dlaczego nie przełączyłem? Mu się nie przełączyło. Pójdą wszystko kostki? Pójdą wszystko kostki. No i elegancko. Chyba, czekajcie, tam było 17 kostek mi zostało. Tak sobie na szybciej pójdę, no. Może nie mam możliwości tak dokładnego teleportacji. Dobra, 17. Nie, zostało nam 6. Nie mieli 10 kostek, więc tak zrobimy, że... Proszę Państwa, wrócimy sobie tylną przednią szczepę. Możliwie też mam oczywiście wypożyczony. Po prostu, żeby nie wiadomo, jak się późno pieniędzy. No i tak zrobimy, wiadomo, jeśli miał to na jeden zestaw sprzedawać, może dłuższy odcinek by był. Ale jednak chciałem to robić skrupulatnie i szybko. Pod tym względem wywozić. I myślę, że to lepszy efekt niż no, pojedynczo na to ogarniać. Wiadomo, trochę tych belek ogólnie było. Były półtora zestawu. Takiego zestawu. Sam był belek. Było. Teraz trzeci zestaw ogólnie poszedł. Całkowicie. Więc naprawdę tego chyba no. Było dość sporo co do pierdówek. Bardzo się cieszę. Będę miał 1 600 000 na koncie. Pamiętając pierwsze porządki nagrywania tej serii, no 600 tysięcy to było takie na wstępie nieosiągalne, tak? Bo to powodu człowiek szedł, tylko typowo ciągniki w maszyny w ziemię. Tych pieniędzy zbytnio z tego nie widział. Bo jak się miał większą sumę, no to inwestował dalej. Nigdy tak patrząc, tych 600 tysięcy na to patrzę, nie było. Dopiero później pod tą końcówkę. Ale może i dobrze, tak? Że poszedłem takim tokiem, nie innym z tym wszystkim. Że to dużo lepiej mi oddało. Niż nie mówię, że jak niektórzy jak mają, wiadomo, a multi też inaczej mają, nagrywają to, ale na singlu naprawdę bardzo dobrze mi to poszło, moim zdaniem, mimo wszystko, mimo pewnych perturbacji, no to naprawdę poszło to genialnie. To jest 224 odcinek. Chyba teraz tak, przedajemy to zaraz. Te zadaszenie, ten garaż, daje duże pieniądze. Nie powiem spokój. Czy mamy coś więcej do sprzedania? Może Cine Coinga od razu sprzedamy. Później sprzedamy. Tak, no zajmę tylko fabryka i takie duplenki. Więc. No fabryka w zasadzie, już mam więcej, tutaj nic nie mam za fabryką, ale nie chcę fabryki sprzedawać, bo tam jest za dużo jeszcze oleju. Jak się nie mylę, bo tutaj, tu, proszę Państwa, jeszcze jest prawie połowa tego, co była od samego początku. Efekt finalny będzie dopiero w późniejszym czasie sprzedażowy. Będzie przewinięcie tak, żeby to definitywnie wszystko ogarnąć, przetworzyć wszystko na olej, dopiero powiedzmy gdzieś ma, w kwietniu będziemy się widzieć i wtedy będziemy wszystko widzieć. A to jeszcze jeden odcinek właśnie wspomniany odcinek z kukurydzy naprzód. Musi być, żeby takie coś właśnie wystąpiło. Ogólnie jeszcze wracając na temat monitorów, włączyłem sobie HDR, mam nadzieję, że też to OBS obejmie. Wydaje mi się, że to jest dużo bardziej wyrazistsze pod względem nagrywania i ogólnego grania. Mam nadzieję, że to też OBS ładnie obsłuży, żeby to działanie to wyglądało.
Patrzcie, niby taka sprzedaż, a 15 minut sami takiej sprzedaży, takiej pierdolkowatej, tak? 15 minut. Takiej pierdolkowatej, nie sprzedaży. Sprzedaży, przepraszam. Trochę czasu nam zeszło. Ale tak, jak wspomniałem, wysypiemy sobie jeszcze soję. Myślę, że mamy taki czas, a nie inny. Może jeszcze się nam uda tą soję wysypać. Bez sprzedaży. Trudno. Nie będę sprzedawał, tylko wysypiemy tylko Xenos. I zobaczymy finalnie, ile będzie. Może ten finalny odcinek późniejszy, aby był związany z kupowiedzą, ze swoją soją i ze sprzedażą pól. Myślę, że będzie najlepsze. Ale to może by coś jeszcze na tym matkowym odcinku było zrobione, tak? Niech sobie tu stoi. My lecimy, bo nie tutaj są te pola. Tutaj. Bardzo blisko. Nie chciałem jest wysypany, bo nie pamiętam. Nie chciałem jest wysypany. Dobra, więc możemy sobie wziąć szkielca. Wysypać sobie teraz soję. No właśnie na elewator zbożowy. Nie elewator, przepraszam. Na pociągi. Choć powiem szczerze, nie chciałem sobie sprzedać to i w ogóle gdzieś indziej. Nie będę ukrywał, bo cały czas problem sprzedaję na pociągi, ale też suma jest po to, żeby zarobić praktycznie jak najwięcej, mimo że już nie potrzeba. Ale jednak, żeby te pieniądze było ich jak najwięcej finalnie. No kurwa, żebym pojechał teraz prosto. Elegancko, normalnie. Elegancko, haj. Na tym, tam górka taka jest. I będę ciekawy właśnie, ile zebrałem soi. Natomiast to jest 173 tysiące litrów. Tu będziemy już 52 tysiące. Jeszcze musimy się pewnie wrócić pod kombajn, bo tam pewnie się nie zmieści wszystko. A nie, przepraszam, powinno się zmieścić. Patrzcie, tu jeszcze mamy kostki. Patrzcie. To mi się przypomniało. Więc jeszcze to trzeba nie do kostki przyjechać i wziąć sprzedać. No to ładnie. Jednak coś tam jeszcze tych doskudniaczków tak zwanych. Nie wiem, bo to dwie szczepy zostały. Słomy na pół. 88 tysięcy litrów mam w kupie zgłoszone już. Ale ładnie. Naprawdę bardzo ładnie. Równo 48? Jeszcze 3 miesiąca kupie została. Mam górnie do ogarnięcia. Ja sobie to postawię na placu. Co mam w sumie? Iść i tak zwanego głupa pali. Ja sobie tutaj wezmę teraz ojca. Odpalę go. O, ojciec jest pełny. Tego się nie spodziewałem. To Jundy nie jest pełny chyba. To Jundy jak nie jest pełny, więc można Jundyka sobie wysypać. Jedyny minus tego psiego, ale trzeba przejechać przez to. Wiadomo, jest tam przejazd hipotetyczny. Ale już nie będę tutaj kombinował, nie będę celował z tym, żeby jeździć naokoło, bo to nie ma racji, by to nie o to chodzi. Trzeba, żeby to wszystko jakoś elegancko ogarnąć. Daj było to na 2,5 tysiąca i to słonecznik. Teraz słonecznik ogólnie. To jeszcze odbieraliśmy, to nie tak źle. Niech tak pójdzie dojść pierwszy, bo stawę na trasę. I lecimy. No do mądre, przypadopodobnie jeszcze mieć 20 tysięcy litrów więcej. Jak widzicie, to na stawę jest tam jeszcze takie dość solidne. Ale jednak nie mam tej przodowości przepełnienia tak zwanego. Chociaż nie miałem teraz sub. No ta nie było tam. Przecież to jest taka coś, że można sobie wysypać te zboże. Znaczy bardziej przesypać się zboże w farmingu. No kurwa. To te latanie mi tu wadzą. Co mi tu zapadziło? Czy jechać bardziej lewą stroną będzie najlepiej. Czy ja mam tak tył i syp tył. Bo ktoś trzeba była na tej zasadzie, że nie wysypała. A to nie jest przesuwa, to jest normalnie na taśmie, dobra. Tak mi się zdaje. Szczepa. Ale to nie tak źle. Patrzcie, 20 minut odcinka. 20 minut odcinka. Miał być krótki odcinek, a wychodzi, że jest dłuższy. Ciekawe.
Bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że mu pole też będzie podobać. Ale widzę, że na drugim monitorze jest dużo bardziej jaśniej niż na tym moim teraz głównym nagrywającym. Muszę chyba jednak zainwestować w drugi monitor taki sam. Takim między sobą ustawienia zrobić. Bo to jest kwestia 1000 zł. Trochę szkoda pieniędzy wydawać na taki monitor, który tutaj ten teraz tak zwany pomocniczy też nie jest jakiś. Też pójmy teraz, pytanie będą. To mam dwa takie samo monitory. Znaczy miałem dwa takie same monitory. Jeden był z 2011-2012 roku, a drugi był właśnie 2018 roku. I teraz kwestia, który to był który. A one chyba działały. Może przystępujcie. Jeszcze ten drugi, no oczywiście jeszcze działa. Cały czas. Ten pomocniczy. Żadnego nieknięcia, mogę powiedzieć. Mimo tam 6 czy nawet 11, 12 lat. 12, tak. Tak coś było na początku roku właśnie. Jeszcze kupowany komputer. Już nie przeze mnie, tylko przez ojców. Nie, więcej. W 11 roku. Komputer był kupowany tamten drugi typ. Ten ogólnie komputer przez moje 30-lecie, można powiedzieć. W tym roku będzie 30-lecie. To jest trzeci komp. Szczerze, jeszcze nie miałem żadnej sytuacji, żeby coś się, nie daj Bóg, działo z komputerem. Żadnym praktycznie. Pierwszy, który tam był, to nie było przez nikogo, że taka wada była. Komputer prawdopodobnie byłem za mały jeszcze, znaczy za młody byłem pod względem technicznym, o, za młody byłem. Ale żeby wiedzieć takie rzeczy jak teraz. No teraz może ten komputer też by wyciągnął ducha, no ale jednak tak. Jeden SSD, drugi SSD ułożony, dodatkowo jeden na NVIDIA, drugi na NASA, zewnętrzne cepy, jakie zewnętrzne, dodatkowe chłodzenie, wydajniejsze. To wszystko się jakoś skumulowało i jakoś tam wszystko tutaj działa. Nie, kurwa, o nie, zapomniałem, że z tej strony nie mogę zajechać. Jednak ten komputer trochę wyzioną, trochę nie zmodernizowało, nie wiadomo, ale to już pewnie nie raz mówiłem. O tym jednostce. Dobra, patrzymy ile mam ogólnie swojej, będzie 300. Chyba skończyłem, tak zdaje. Całą soję, tak. Jedna soja, druga soja. I tutaj trzecia soja. Wszystko praktycznie jest na jasny niebieski kolor, czyli znak, że jest zebrane. Miaczki oczywiście zebrane. Zięcień zebrany, owiec zebrany, rzepak zebrany, soja zebrana, słonecznik zebrany, to pszenica i pszenica, tutaj trawa i soja była zebrany. I ogólnie posiadamy teraz w aktualnym ilości 324 929 litrów soi na naszym pokładzie. A w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, serdeczkę, komentarz. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się następnego odcinka. Na razie. Cześć.